Wszyscy wiemy, że ryby są bardzo zdrowe. Ja osobiście lubię tylko tak tuńczyka z puszki, łososia czasem, może zjem karpia raz do roku, ale jest wśród nas ktoś, mój brat, ziemniak, który ryb to nigdy nie je. Znacie kogoś, kto je kurczaka na Wigilię? Bo ja tak. Oto on. Dzisiaj rzucimy cię na głęboką wodę i spróbujemy sobie razem śledzi. Madziunka, śledziunka. Spotkałam się Madziunka, Wodziunka, ale jeszcze nie śledziunka. Jedynego śledzika, jakiego kojarzę, to z naszej klasy. No, ale dzisiaj nie o takim rozmawiamy, tylko o takim, który można kupić w sklepie, zjeść ze smakiem, o czym przekonamy się dzisiaj w odcinku 5 minut z Madziunką. I ziemniakiem, albo śledziakiem. Śledziakiem. Jak już wiesz, Madziunka, śledziunka, ziemniak, śledziak. Bo wiesz, jesteś tym, co jesz. Ten odcinek będzie szedł nam płynnie. Madzia czuje się w temacie jak ryba w wodzie. Tylko jak się nie będziesz mogła przekonać, to nie stawaj okoniem. A wiesz, co robi detektyw, jak chce się dowiedzieć, co robi jakaś osoba? No. Śledzi ją. Jak już zauważyliście, dzisiaj będzie bardzo niecodziennie. No, ogólnie to zostawcie subskrybujkę, żeby śledzić ten kanał. Słuchajcie, to nie są tylko i wyłącznie śledzie, ale także mamy, z tego co widzę, tutaj fileciki z makreli. A jadłeś kiedyś makrel? W życiu nie jadłem makreli, a śledzia, przyznam się, zjadłem raz. Dał mi go tata lat temu 20, ja go po prostu puknąłem w całości i zapomniałem o całym temacie. Od tego czasu nie sięgnąłem po śledzie, więc dzisiejszy odcinek będzie dla mnie bardzo mocno niecodzienny. Tak, dzisiejszy filmik jest mega dziwny, bo nigdy nie zdarzyło nam się jeść ryb z Madziunką i moja przygoda z rybami też była dosyć taka, że raczej z rybami się nie zadomowiłem na zasadzie tego, żeby je jeść. Raczej na przykład hodowałem rybki, miałem akwarium, nawet nie jedno, miałem dwa akwaria, hodowałem molinezję, głupiki, były kiryski na przykład, ale jakoś tak się nigdy nie mogłem przekonać do tego, żeby rybkę sobie zjeść. Jakoś tak coś mnie blokowało, więc pomyślałem sobie, że dzisiejszy dzień będzie czymś takim dobrym, żeby trochę obudzić się na to, co jest zdrowe, bo ryby są zdrowe. Mam nadzieję, że nie próbowałeś jeść rybki z akwarium. Tak trochę zabrzmiało. Najświeższa. Nie, no nie, z akwarium to nie. One były dla ozdoby, żeby sobie siedzieć i spoglądać na to, jak pływają wewnątrz i jak się zachowują. Byłem obserwatorem. Pamiętam, jak to akwarium stało tutaj, na szklanym stole. A pamiętam, jak stało tam i pękło. Poszedłem tylko do sąsiadki na dół z płaczem i mówię, przepraszam, mi akwarium pękło i czy ja pani nie zalałem? Tak serio, tak było. To ja tylko pamiętam, znaczy nie pamiętam tego, ale zawsze mi mówiłeś, że wypuściłam ci kiedyś patyczaki. Tak, patyczaki wypuściłaś, ale z terrarium. Natomiast pod rybki moja babcia mi nasza babcia mi wsadziła ręcznik papierowy. Jak trochę już wody się wylało, dziedziczka, to po prostu wziął ten ręcznik papierowy delikatnie, napuchł i rozwalił dno, przez co rybki zaczęły... Powiesz, wody brakło. Ale uratowałem je, bo zdążyłem, zareagowałem, a w telewizji leciało Quo Vadis. To no, serio? Zmierzasz. No ale tak. Ale, rybko, co ty robisz? Ale tak było. Oglądaliśmy tutaj całą rodzinę Quo Vadis i poszedłem zobaczyć sobie na rybki, bo lubiłem sprawdzać, czy wszystko jest u nich okej, a one, wiesz, zachowywały się niecodziennie. Się zastanawiałem, którędy woda wypływa, skąd się dzieje, czemu ja Spokojnie, pani sąsiadka z dołu nie została zalana. Co najwyżej twoim płaczem. Należą wam się słowa wyjaśnienia na samym początku, jak w ogóle wpadłem na pomysł tego, żeby zrobić taki filmik. Otóż firma Gral się odezwała i powiedziała: ziemniak, mamy smartfish. To jest seria smartfish, czyli inteligentną rybkę. Tak sobie pomyślałem, że można by było zrobić z tego filmik, skoro rybek tak długo nie jadłem. A dlatego, że sam się bałem nagrać ten filmik, bo nie wiedziałem, jak zareaguje na ryby, to przytachałem tutaj swoją młodszą siostrę, bo ona zawsze się ze mnie śmiała, że ja to ryby nie lubię i ja ryby nie jem. Pokoje, też się teraz boję. Ale nie nastawiamy się tutaj negatywnie, tylko nastawmy się pozytywnie, bo tak jak wiele osób podchodzi do tego, że ryby być może nie są dla kogoś smaczne, tak jak ryby się odpowiednio przyrządzi, to ryba zupełnie inaczej smakuje. I to mi zawsze ojciec powtarzał. Przypraw dobrze, to będzie naprawdę dobra. A jak weźmy taką zwykłą, surową rybę, to niekoniecznie będzie dobra. Dlatego mamy propozycję tutaj w 5 smakach, które są gotowe do zjedzenia. Czyli otwierasz puszkę i od razu jesz. I nie musisz się zastanawiać nad tym, żeby spędzać pół dnia w kuchni, tylko możesz to wykorzystać albo jako gotowy posiłek, albo na przykład dodatek do sałatki. Patrz, wtedy masz, przynoszę szczęście i to jest wtedy ryba po chińsku. Jest takie danie? A to będzie taka słodka tajemnica, że sam tego nie przyrządziłeś. Ogółem założenie całej tej serii jest takie, żeby po prostu zjeść, skonsumować tego typu danie, to wystarczy widelec i nic więcej. Dobra, już nie przedłużaj. Zacznijmy od czegoś tak między nami, od słodkiej tajemnicy. Nie powiem, że spróbowałeś. Co prawda taką rybkę można zjeść tak po prostu z puszki, ale stwierdziłem, że wezmę dodatkowo talerzyk, który idealnie będzie pasować do tej puszki. I to, co tutaj widzę, to jest ryba plus sos plus warzywa równa się power. A słodka tajemnica dodaje słodyczy, jurności, zapału, wigoru. To są w ogóle fileciki śledziowe w słodkim sosie z cebulką i rodzynkami. Myślę, że słuchaj, Mać, nie ma co przedłużać. Po prostu spróbujmy pierwszego dania, jak nam smakuje. Czuję się, jakbyśmy nagrywali odcinek, wiesz, komputerowy, tylko wiesz, z czymś innym, więc zróbmy unboxing śledzi.
Mamy puszkę, wyciągamy puszkę, robimy tak, otwieramy. Boję się, żebym tylko niczego nie wylał ze środka. No wygląda ciekawie, pachnie jak ryba. Smakuje jak ryba. No to masz widelec, tutaj bierz. Dobra, ja chcę tego rzeczywiście spróbować. Ojej, a się fajnie rozwala, tak jak tuńczyk z puszki. Nie wiem co myśleć, bo czuję cebulę i czuję słodkość, a kiedyś piłem sok z cebuli. Miał podobny smak. Chcesz mać spróbować? Poczułam zapach. Dorzucę sobie do chlebka. Czy to jest dobre? W sensie, naprawdę, nie jest. Serio? Chcesz spróbować? Jest z nami jeszcze tajemniczy gość. Teraz jest chwila dla Madzi. Poproszę chlebek od razu. A, bardzo cię proszę. Wypadek. Ryba. I co? Faktycznie, tuńczyk z puszki w sumie. Ale powiem, no właśnie, delikatnie tylko słodki. Powiem tak, jak zapominam o tym, że to jest ryba, czyli pozbywam się tej blokady w głowie, to powiem szczerze, dobra kolacja. Jakby słuchajcie, to jest moja pierwsza ryba od naprawdę, naprawdę długiego czasu, jeszcze przygotowana z przyprawami i dodatkami, więc ja nie będę wydawać żadnej opinii na ten moment. Jedyne, co mogę powiedzieć, że to jest smaczne. Teraz pora na drugą propozycję, czyli śledziowe fileciki w pikantnym sosie. Czyli bomba. Jak się tutaj przyjrzycie, z boku mamy ryba, plus sos plus warzywa równa się serce gorące. Ale jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo wpadłem na pomysł, bo tak jak jedliśmy wcześniej z chlebem, tak teraz przydałoby się kuskus. To jest odkrycie mojej babci, która urodziła we mnie... naszej babci. Będzie dzieciarnie zawsze na odcinkach. Ale to się stało zanim ty się pojawiłaś, więc wtedy to była moja babcia, nie twoja. Ciebie nie było. Dlatego tak pamiętam i wspominam. Ale naszej babci, ona pokazała mi, jak się przygotowuje kuskus i jak zobaczyłem, jakie to jest proste, to teraz kuskus nawet dodaję do zupki chińskiej, bo mi po prostu tak bardzo smakuje. Wystarczy szczypta kaszki, wystarczy trochę wrzątku, dorzucić curry dla smaku i koloru oraz szczypta wegety. Po 5 minutach uzyskujemy to, czyli przepyszną kaszkę, która będzie tak naprawdę podstawą naszej potrawy. Jesteś dumna ze mnie? Kulinarne osiągnięcie ziemniaka. Zalać proszek wodą. Kuskus. Teraz popatrz, jak pięknie to będzie wyglądać. Teraz wyobraź sobie, że w środek tego trafi śledzik. Bombowo. No już widzę jalapeno czy habanero. Mać, proszę, a ja powiem, co jest w składzie. Razem ja zaczynam. To jest papryka suszona, to jest chili. To czym jest to zielone, co się tutaj znajduje? Ale śledzik wyskoczył. Jest papryka jalapeno, 7,2%, więc to może być rzeczywiście mocno pikantne. Ale tym prostym sposobem w przeciągu kilku minut przygotowaliśmy danie, które... Wygląda studencko. Zasługuje na jedną oponę Michelin. Najpierw spróbuję sosu. Jest pikantne. Bez kitu to jest dobre. To jest lepsze niż tamto. Ta słodka tajemnica. To dużo lepiej smakuje. Wydaje mi się, że po prostu kwestia była tego, że były ryby, które były delikatnie na słodko, a teraz masz ryby, które są delikatnie pikantne. Jest to zupełnie inny ma wydźwięk. Skóra. Nie lubię skóry. Nie przejmuj się. Nie czuć jej w ogóle. Ale ją widzę. To mi wystarczy. Zamknij oczy. Włącz wyobraźnię. Patrz, jaki kawałek rybki. Zdecydowanie lepsza. Teraz jak będę szukać dla Dagmary jakiegoś dobrego obiadu, powie do mnie: przygotuj coś dobrego do jedzenia, to ją zaskoczę. Ostrym smakiem, pikantnym w sumie, bo to nie jest ostre, to jest takie pikantne, bym powiedział. Mhm, ale nie jakoś bardzo. W sensie nie pieczę super w język. Ja kiedyś pomyliłem się, jak z Tivoltem żeśmy jedli pizzę, to zamówiłem zamiast wersji z chili, to zamówiłem z habanero. To było tak smaczne, że płakałem jak jadłem. Przy poprzednim smaku wspomniałeś trochę o chińszczyźnie. Pójdziemy za ciosem, bo mamy tutaj śledziki, które przyniosły są nam szczęście. Nawet mają ciasteczko z wróżbą na opakowaniu. I czy wiedziałeś, że w ogóle ciasteczko z wróżbą wcale nie jest chińskie? To wiesz co, to ja ci podam też ciekawostkę, bo skoro mieliśmy przygotować coś z chińszczyzną, to pomyślałem sobie, wezmę ryż ryżowy, makaron ryżowy. Ryż ryżowy. I wiesz co, chciałem go przygotować i tak jak tutaj makaron ryżowy okazał się, że nie jest z Chin, tylko z Wietnamu akurat, przynajmniej ten, który mam tutaj, tak ty chciałaś powiedzieć coś na temat tego ciasteczka. Tak, ciasteczka z wróżbą pochodzą z Wielkiej Brytanii, cały czas chcę powiedzieć, ze Stanów Zjednoczonych i to dokładnie z Kalifornii. Więc robimy dzisiaj takie bardzo mocno międzynarodowe danie, więc mówi się, że jest kuchnia europejska, czy tam śniadanie europejskie, masz wtedy smaki z każdego zakątka Europy, my mamy smaki z zakątka, mogłem odsadzić ten makaron i w sumie wiesz o tym, że to nie jest makaron, tylko to są kluski ryżowe i to nie są kluski ryżowe, które chciałem kupić w formie takiej większej, ale już nie chciałem iść dalej do sklepu i znalazłem po prostu zupkę chińską z tym, więc wyciągnąłem z zupki chińskiej, więc naprawdę to będzie takie danie bardzo studenckie. Jaką ty masz ubogą kuchnię, składniki ogólnie. Ale nie, dobra. Sól i pieprz mam. Śledziowe fileciki po chińsku, ryba plus sos plus warzywa równa się szczęście. Ziemniak, powiesz coś na temat ryb i szczęścia? No miałem szczęście, że uratowałem wszystkie swoje rybki. Gdybym nie wyszedł w czasie tego filmu, to bym mógł się obudzić kolejnego dnia już bez rybek. Z zerwanym stropem. Dobra, słuchaj Maciej, ja myślę, że nie ma co przedłużać. Spróbujmy, jak smakuje ten śledzik. Jaki to jest smak?
Nie wiem. Sosia teriyaki z warzywami. Zapowiada się ładnie i pachnie. Też będzie trochę słodkawe, bo widzę, że tu jest miód, imbir, czosnek i znowu ciapnie śledź na koniec. Mać, są dwa fileciki, jeden dla mnie, drugi dla ciebie. Tu bierz ten większy dla ciebie. Nie, tutaj taki widzę mały kawałeczek. Przypomina teraz sushi trochę. Wiesz o tym, że sushi raz w życiu jadłem, ale nie takie z rybami, tylko w wersję wegańską. Tam były marynowane jakieś różne owoce i warzywa. Każdy mnie hejtuje za to, że nie zjadłem ryby z łososiem. Czy z tuńczykiem się ryby z łososiem? Sushi. Z rybą. To wiemy, co jemy w następnym odcinku. To co? Jemy. Nie zjadłem makaronu. To źle wyglądało. Jest słodkie, ale nie tak jak te pierwsze śledzie. Mhm. Wciąż jestem największym fanem tych ryb, które były jako drugie, czyli te rzeczywiście mocno pikantne. Mhm. To smakuje troszeczkę jak... To jest dobre, bo to ma taką nutkę smaków. Kojarzy mi się z jakimś takim daniem chińskim po dodaniu trochę jakiegoś sosu. Lepsze niż to pierwsze. Nie takie dobre jak to drugie, ale spoko. Ale ma fajny posmak, no. Taki słodko-kwaśny. Ale zdecydowanie dotychczasowo moim faworytem jest wersja na ostro. Rozumiem, co nasz tata może widzieć w tych śledziach. Teraz bardziej. Przejdźmy do kolejnego dania. Pobawiliśmy się, ale wróćmy teraz do korzeni. Bo zazwyczaj jak siedzę przy komputerze, to biorę po prostu kawałek chleba, lecę na to pasztetem, robię sobie kanapkę, dorzucam ketchup i w sumie to jest moje danie i moja podstawa diety, może przez to wyglądam jak wyglądam. Ale jakby zamienić pasztet na coś innego, teraz jestem mocno podekscytowany, bo tak jak śledzia raz w życiu próbowałem wcześniej w swoim życiu, chciałem powiedzieć, że w tym programie... Wcisnęli ci go na szyję, na siłę w sumie. Nie, no pytałem się taty, czy to jest dobre. On powiedział, dobre, spróbuj i mi dał. I tyle, to było tak dawno, że już nawet nie pamiętam. Ale teraz jest coś, czego w życiu w ustach nie miałem. Czyli mamy fileciki z makreli. I teraz to się nazywa pakuj na masę. I wiesz, co mi się najbardziej podoba? Że jak z boku sobie spojrzysz, to jest ryba plus sos plus warzywa równa się sześciopak. No tak. Teraz jest pytanie, dokładnie. Czy jakbym jadł tylko to, to miałbym ten sześciopak? Mhm. Jak sobie kupisz sześć takich i włożysz pod koszulkę, to tak. Ten naprawdę to robi. Tylko to taśmą sobie sklei, żeby się utrzymały. Dieta to chyba nie jest coś wystarczającego. Chyba muszę dorzucić ćwiczenia, bo mi trochę nie wyszło. Niby próbowałem zrobić ten sześciopak, ale wiecie co, może zajmijmy się degustacją. W takim razie teraz bierzemy i będziemy próbować tego jedzonka razem z chlebkiem. Tylko tym razem z ciemnym pieczywem, więc je zamieniamy ze zwykłego na pełnoziarniste, które mam przygotowane tutaj, razem z tą jeszcze dodatkową bonusową kromeczką, jak jeszcze będziesz głodna. Ja sobie wziąłam specjalne piętkę. No to co mać w takim razie, skoro tutaj jest sos pomidorowy z sosem chili sriracha, to rzeczywiście czuć bardzo mocno pomidory, tak jakbyś miała pomidorówkę. W sensie pomidorową, z rosołu. I to też będzie ostre, tak wynika. Jest też papryka jalapeno. Bardzo podobne do tego drugiego smaku. Może nam zasmakuje w takim razie. Ja sobie tak delikatnie małym kęsem widzę, że... Ja chcę najpierw spróbować w ogóle odważny. Samego, bez. Wziąłeś sobie do serca ten sześciopak. No przecież. Dobra, to co, próbujemy? Konsystencja sosu jest bardzo aksamitna, ale może nie trafiłem na tak bardzo ostry fragment, no, bo to jest delikatniejsze. Chociaż po chwili rzeczywiście trochę mocniej czuć. I teraz to jest moment, kiedy się zastanawiam, drugi smak czy ten jest z przodu. Dla mnie wciąż ten drugi jest lepszy, bo on od razu był ostry, a ten dopiero wchodzi tak po chwili. Niby to jest też fajne, nie przytłumia ci smaku tak od razu. Też jest dobre, ale nie, zdecydowanie wolę tamto pierwsze. Drugie. Na sam koniec został nam jeszcze jeden smak. Ten smak to... To ładuj się, makrelowe fileciki w sosie miodowo-musztardowym z Karpatami. Karparami. Karpaty to takie góry. Kaparami. Nie umiem czytać. A wiesz, jest takie miasto, gdzie samochody spoglądają po Karpacz. W ogóle mamy tutaj ryba plus sos plus miodek równa się strzał energii. Ale możecie zauważyć pewien tutaj kod kolorów. Zobaczcie, jakiego to jest koloru. To jest fioletowe, a co jest jeszcze fioletowe? Twitch. Więc dzisiaj nie będziemy próbować tego smaku, bo będzie jeszcze stream. I ten stream będzie dokładnie... I to jest baner i tu się wysiedla i tutaj wiecie, kiedy będzie ten stream. Oprócz tego, że wtedy podczas streama spróbujemy tego ostatniego smaku, żeby dołożyć go do układanki i wrzucić do naszej listy rankingowej ulubionych smaków śledzi i makreli, dodatkowo postaramy się odwzorować jedno z dań, które znajduje się w przepisach na stronie Graal. Bo możecie zobaczyć, że są tam takie, to były sakiewki z ciasta francuskiego z makrelą i szpinakiem. Jak to nam wyjdzie, to zapraszam na swojego Twitcha. Ziemniak streamuje, makrele gotuje. Ostatecznie tak wygląda nasze podium, natomiast Madzia po doładowaniu się rybami stworzyła swoje arcydzieło rybne. I teraz, słuchajcie, na dole jest link w opisie, gdzie możecie znaleźć mojego Twitcha. Tam się będziemy widzieć już niebawem. Oprócz tego myślę, że to będzie fajna niespodzianka nie tylko dla nas, żeby też Dagmara mogła po prostu poczuć, jak ta makrela w sosie miodowo-musztardowym dodatkowo smakuje. I z naszej strony wydaje mi się, że to tak naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że dobrze wam się śledziło to, w jaki sposób my konsumowaliśmy kolejne rybki. I jakbym ja miał teraz
teraz i rzeczywiście do sklepu, to wziąłbym te dwie zdecydowanie. Nadia potwierdza swoją obronę. Ja bym tak w sumie wzięła tylko to czerwone. Mówisz, że to nie? No. Ja bym tak wiesz, te odmiany. Jakbym miała tak sama z siebie tak sobie pomyśleć, że zjem śledzie, to zjadłbym te. Jakbym miała takiego smaka na śledzia. Ja mam świetny pomysł, dlatego że nasz tata jest wielkim fanem śledzi, to ty, Madzi, dostajesz jeden taki cały zestaw śledzi każdego smaku. I słuchaj, przetestuj, popróbuj, zdzwonimy się na Teamsach razem z tatą i pogadamy, który śledzi jemu najbardziej pasował i który mu najbardziej smakował. A także jak dajcie znać, jakie wy lubicie najbardziej przekąski, albo którego smaku wy byście chcieli najbardziej spróbować, żebyście... Twoje się przewróciło, moje jeszcze nie. To jest... Ma dobrą podstawę. Dawajcie znać, który smak najbardziej wam odpowiada. Na dole macie wszystkie linki, gdzie możecie jak zobaczyć. Jak oni mają wiedzieć? No w sensie, który zakładają, że mógłby im najbardziej podpasować. W opisie macie linka do strony, gdzie możecie zobaczyć wszystkie wartości odżywcze, wszystkie tabele, co was tylko interesuje oraz przepisy, między innymi na, z innych smaków, albo powiedziałbym inspiracje, które będą troszeczkę bardziej zaawansowane niż moje wysypane kuskus z wegetą i przysypane albo oblane po prostu rybą. Także jak od was chcielibyśmy także usłyszeć, jakie wy lubicie przekąski, niekoniecznie codzienne, tylko takie właśnie niecodzienne, to może kolejny jeden z odcinków będzie także z Madzionką kulinarny, gdzie będziemy próbować kolejnych nowych rzeczy. To my już spływamy.